Siemaneczko, witajcie w kolejnym poradniku Gimpa. Dzisiaj pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach zretuszować twarz, czyli usunąć jakieś niedoskonałości. Zapraszam. Na początku oczywiście standardowo musimy zaploadować sobie jakieś zdjęcie, które chcemy obrabiać do Gimpa. Następnie z przybornika wybieramy sobie narzędzie łatka, takie dwa skrzyżowane plastry. Usuwa po prostu nieregularności obrazu. Możemy również włączyć to narzędzie, naciskając na naszej klawiaturze klawisz H. Następnie, kiedy mamy już tutaj włączone, możemy sobie ustawić odpowiednie opcje narzędzia. W tym celu możemy sobie tutaj ustawić krycie. W 100%, ewentualnie w mniej, to już dopasujecie sobie po jakimś czasie do siebie, tak jak będziecie to używać, ile będziecie potrzebować do danej pracy. Oczywiście możemy zmienić również pędzel. Ja standardowo używam tego średniego, tego bądź tego, w zależności co robię. Myślę, że ten najtwardszy oraz ten najmniejszy po prostu słabo tutaj działają, słabo wychodzą. Rozmiar to będzie oczywiście wielkość naszego pędzla. Proporcje i kąt myślę, że to tutaj Was nie interesuje, ponieważ no, proporcje i kąt oczywiście zmieniają nam kształt naszego pędzla, ale oczywiście to możecie sobie dopasować już do Was, jak uważacie. Dynamika. Opcje dynamiki, tutaj możemy sobie pozmieniać. Długość zanikania, okresowość i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest do pobawienia się, będziecie mieć chwilę czasu, to popróbujecie każdej z opcji. Drganie, płynne rysowanie, twarda krawędź, próbkowanie wszystkich warstw oraz wyrównanie. Mamy opcję wyrównania zarejestrowanego, stałego, ewentualnie wyrównany. To wszystko jest już do dobrania. Jeżeli wybracie sobie wyrównanie stałe na przykład, to po zaznaczeniu w danego miejsca, to miejsce nam się nie będzie przesuwać, z którego pobieramy daną warstwę, ale do tego przejdziemy już za chwilę. Na początek oczywiście muszę pokazać Wam, jak to zaznaczyć, jak w ogóle używać tego narzędzia. Powiększmy sobie nasz rozmiar delikatnie, powiedzmy do około 100, będzie tak myślę najwygodniej tutaj pracować. No nie, 100 troszkę za dużo, w okolicy 80 myślę, że będzie ok. Jak to narzędzie działa? Jak widzicie, tutaj już są teraz dwa te miejsca zaznaczenia. Na początek oczywiście musimy to inaczej. To narzędzie polega na tym, że pobiera jakieś warstwę, takie zdrową warstwę na naszej bazie, na tym obrazie, na którym pracujemy i przenosi, kopiuje je dalej, zachowując oczywiście jakąś tam strukturę, tak by usuwać właśnie te niedoskonałości. Znajdujemy sobie kawałek tutaj naszej skóry, gdzie tych niedoskonałości nie ma. Następnie naciskamy klawisz Ctrl i klikamy na to miejsce lewym klawiszem myszy. Stąd właśnie będzie pobierana ta warstwa, z której będziemy korzystać, a następnie już klikając po prostu na niedoskonałości usuwamy i eliminujemy je. Oczywiście czym więcej razy klikniecie, tym ta warstwa stanie się taka bardziej widoczna. Jej krycie po prostu będzie większe. No ale jak widzicie teraz, nie wiem czy odznaczyłem, nie odznaczyłem. Przy wyrównaniu brak, to miejsce przesuwa nam się niestety wraz, miejsce pobierania wraz z tym, skąd, wraz z tym, gdzie jesteśmy akurat danym wskaźnikiem. Jeżeli wyrównanie wybierzecie jako opcję stały, ja z niej tak standardowo właśnie korzystam, wtedy to miejsce nie będzie się przesuwać i możecie sobie cały czas z tego samego miejsca pobierać właśnie tą warstwę. No i tak sobie tutaj pracujecie. No niestety jest dość żmudna praca, trzeba to robić dokładnie. Często zmieniać miejsca, z którego pobieramy, tak jakby kolor po prostu naszej skóry, ponieważ ona jest w niektórych miejscach jaśniejsza, w niektórych ciemniejsza, był dobry i dobrze się dopasowywał. No pokażę Wam tutaj na przykładzie ust. No jak widzicie, niestety ściemniały po pobraniu tego z tego tutaj miejsca, no i nie wygląda to zbyt ładnie. No i to jest efekt mojej pracy, około półgodzinnej pracy ciężkiej, przy usuwaniu tych nieregularności. Oczywiście musiałem sobie troszkę zmniejszyć już ten pędzel, bardziej przybliżyć za pomocą tej plusa na klawiaturze te miejsca i pracowałem tak usuwając niedoskonałości. Teraz włączę warstwę tę ukrytą, tą bazową, na której pracowałem i pokażę Wam, jaka jest różnica. Jak widzicie, różnica jest kolosalna. Tutaj ta twarz oryginalna, tak jak była tutaj wstawiona, a tutaj już po mojej obróbce. Myślę, że efekt jest bardzo zadowalający, jest dobry. Oczywiście mogłoby być lepszy, tutaj kawałek choćby został mi takiego białego. Tutaj jeszcze kilka niedoskonałości na twarzy jest, ale myślę, że efekt jak po pół godziny pracy jest naprawdę dobry. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne poradniki, które już za tydzień w środę standardowo. Na razie, cześć!